Damian, emocje wielkie, tak duże, że aż trudno widzę się cieszyć z tego, że przechodzisz do kolejnego etapu. No tak, bo jakby w tym momencie tutaj nie ma osób, które słabo śpiewają. Każdy jest jakiś, każdy jest wyjątkowy. I tak naprawdę Julia, gdyby przeszła dalej zamiast mnie, to też nikt nie miałby nic przeciwko, bo to są tak małe różnice, jeżeli w ogóle jakieś są, naprawdę. A już w ogóle trenerom to ja współczuję na maksa tych wyborów, ale bardzo się cieszę, że jestem dalej po prostu. Ja już dawno czułem się wygrany, ponieważ cała nasza ekipa, te 16 osób, które dostało się do odcinków na żywo, to są naprawdę ogromne talenty, barwy, umiejętności, technika wokalna. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ja nawet gdybym odpadł już tydzień temu, ja bym był naprawdę bardzo szczęśliwy. Teraz, gdy przychodzę głosami widzów, to wszystko nie może do mnie do tej pory dotrzeć i czuję takie ciepło naprawdę na sercu, że jednak wierzą ci ludzie we mnie, że jednak widzą ten potencjał, że zobaczyli tą prawdę, którą ja chciałem zaprezentować poprzez tą piosenkę i była w ogóle to bardzo ważna też dla mnie piosenka. I chciałem ją zaśpiewać i powiedziałem sobie, że jeżeli mam odpaść, to z hukiem. Na uliczki te znajome tam, to znajome drzwi, pukać myślą z drzwi. Wszyscy jesteśmy tutaj zwycięzcami. Dojść do takiego etapu to już jest zwycięstwo i każdy z nas się naprawdę z tego bardzo, bardzo mocno cieszy i zresztą każdy powtarza, że czy odpadnie na tym etapie, czy odpadnie. Wiadomo, jest to jakaś rywalizacja, bo każdy już, jak tak się wszyscy poznaliśmy tutaj z całą ekipą, że no chce być jak najdłużej. Natomiast naprawdę ktokolwiek z nas jakby odpadł, to nie poczułby się urażony, bo no, sami słyszycie, jakie tutaj są głosy i myślę, że każdy ma coś tutaj do powiedzenia, do zaśpiewania. Ciężko się rozstać z tymi osobami, to każde odejścia są naprawdę okropne, bo my się zżywamy, bardzo się zżywamy i to jest, no ciężko opisać te emocje po prostu, to jest, z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony też mi smutno, że opadła Sonia, no bo jest naprawdę wspaniałą kobietą i tylko po prostu brać z niej przykład.